twórcy, którzy w swoich grach mają modele gorsze niż Yandere Dev. Kradnięcie pomysłów, sprzedajność i zarobki ponad tworzenie dobrej gry. Zżynanie od zerżniętej gry, która zżyna od innej gry, która zżyna od innej gry. Szykany i znęcanie się nad nieletnimi. Gry o strzelaninach w szkole. Merch, merch, merch. Kasa, 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 kasa. Jesteście gotowi na tę podróż? W takim razie jeszcze raz od początku. A we wszystkim z tej strony Pio, a przed wami... Na początku XXI wieku z grami horror coś poszło zdecydowanie nie tak. Mainstreamowe tytuły i monolityczne serie takie jak Resident Evil o wiele bardziej zaczęły skupiać się nie na tym, co straszne, a na strzelaniu do tego strasznego, dopóki nie padnie, niwelując przy tym resztki grozy, jakie były nam pisane. Wszystko zaczęło się zmieniać około 10 lat temu. Amnezja na nowo spopularyzowała trend bezsilnego protagonisty, który nie ma jak bronić się przed zagrożeniami, a Slender the Eight Pages pokazało, że z internetowej legendy miejskiej da się zrobić coś o wiele większego niż tylko marną opowiastkę. Przy tym też pomogli twórcy Marble Hornets i całego Slenderverse, ale to temat na inny dzień. W 2013 roku wyszedł z kolei Outlast, podnoszący poprzeczkę o niebo wyżej, przekraczając wszelkie granice i każąc graczom wałęsać się po opuszczonym szpitalu psychiatrycznym z mroczną przeszłością. Ale mimo, że zarówno Outlast, jak i Slender przyczyniły się do rewolucji na rynku, prawdziwy przewrót miał wydarzyć się dopiero rok później. 8 sierpnia 2014 roku wychodzi niepozorne Five Nights at Freddy's, początkując przy tym gatunek nazywany dziś przewrotnie maskotkowym horrorem. Seria FNAF zabłysnęła przede wszystkim dlatego, że wykorzystuje bardzo proste, powtarzalne mechaniki, dając świeży pogląd na oklepany już typ rozgrywki. Amnezja i Outlast zabrały graczom możliwość bronienia się przed potworami, a FNAF zabrał im możliwość nawet ucieczki czy schowania się. Siedzimy w klaustrofobicznym pomieszczeniu, mogąc jedynie zarządzać nikłymi zasobami elektryczności, obserwując jak one nadchodzą. A przez one mam na myśli głównych antagonistów serii. Animatroniki z pizzerii, wzorowane na tych z sieci amerykańskiej restauracji Chuck E. Cheese. Zapewne każdy z was zna już historię tego, jak autor serii Scott Cawthon robił kiedyś chrześcijańskie gry dla dzieci, ale ludzie powiedzieli mu, że jego designy postaci są zbyt straszne, więc dla jaj zrobił horror, który okazał być się światowym sukcesem. Więc ja nie zamierzam jej powtarzać. W mniej niż rok udało mu się wydać samodzielnie 4 tytuły z serii 5 nocy u Fryderyka i dzieciaki na całym świecie zawładnięte zostały FNAF-owym hypem i fabułą rozciągającą się na coraz to nowsze odsłony serii. No właśnie, dzieciaki, bo co do demografii głównych odbiorców FNAF-a nie musimy się zbyt długo spierać. Ja sam w gimnazjum byłem małym fanem FNAF-a numer 1, wertującym internetowe teorie zagranicznych zagrajników. Jakkolwiek Outlast czy Amnezja były inherentnie mroczne, pełne flaków i niecenzuralnego kontentu, Five Nights at Freddy's skorzystało z pozornie niewinnego wizerunku, morderczych pluszaków. I nie umknęło to uwadze innym twórcom niezależnych gier. Na przestrzeni lat udało im się skutecznie skopiować, a przy tym, częściej niż rzadziej, skopać schemat Five Nightsów. Stworzyć niezbyt straszny horror opierający się na łatwych do zapamiętania i równie łatwych do sprzedania postaciach, często aktualizować serię o kolejne części i wpleść w nią subtelną fabułę, która poprzez swoją mętność wydaje się mieć więcej do zaoferowania niż ma w rzeczywistości. Z tych cech właśnie składa się ten nowo powstały byt maskotkowego horroru i dziś przyjrzymy się temu, co poszło z nim nie tak. Kontrowersjom, w które wplątywały się coraz to nowsze tytuły, nieuniknionemu upadkowi tychże, a także przyszłości tego gatunku i temu, co można zrobić w nim lepiej. Więc, moi mili, spójrzcie jeszcze jeden raz, a dobrze na Freddy'ego, bo to ostatni raz w tym filmie, kiedy przyjdzie nam patrzeć na naprawdę dobrą produkcję. No może nie licząc FNAF Security Breach, o tym nie mówimy. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony dr Pio. Wraz ze mną jest mój specjalny gość Fryderyk Faz, niedźwiedź Freddy FNAF. Możecie go znać z takich produkcji jak FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, FNAF 5, FNAF 6 i wielu, wielu innych, między innymi FNAF World i tego typu gierki. Jak się czujesz? Jak się czujesz dzisiaj, Freddy? Jak się czujesz, Fryderyku? Jak ci mija ten dzionek? Z tym, że stresuję się strasznie.
Okej, dobra. Masz wiele dzieci, wiele jakby swojego dobytku, wiele swojego dziedzictwa. Mam, jak mówiłem, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, FNAF 5, FNAF 6. Jest tego dużo, a teraz słyszałem, że planujesz wydać film. Planujesz wypuścić film, pełnometrażowy film, który opowiada o twoich zmaganiach z uzależnieniem i z odwykiem. 5 koszmarnych nocy. Dobrze rozumiem? Okej, Ciężkie tematy, ja w 100% to rozumiem. Ja miałem tu jakąś jeszcze notatkę, momencik. Tak. Słyszałem, że parę lat temu zaadoptowałeś niepełnosprawne dziecko. Naprawdę to jest... Trzeba być naprawdę odważnym człowiekiem, żeby to zrobić, tym bardziej, jeżeli mówimy o takim skorzeniu. I słyszałem, że jeszcze dostaje DLC. To musi być naprawdę ciężkie. Masz coś do powiedzenia na ten temat? Droga ku końcowi była o dziwo powolna i wyścielona nawet solidnymi produkcjami w kolejnych latach po wydaniu FNAF-a. I nie mówię tu tylko o oryginalnych tytułach, ale także o grach fanowskich. Takie choćby Five Nights at Treasure Island czy One Night at Flamptis doczekało się wielu kontynuacji i mówi się o nich nawet lata po ich oryginalnym wydaniu. Z lepszych bądź gorszych powodów. Większość z nich kopiowała bezpośrednio mechaniki Five Nightsów i adaptowała ich do swojego settingu, sprawiając, że dla fanów serii był to powiew świeżości. Fangame FNAF-a robione są po dziś dzień, a ich ogrom sprawił, że na stronie GameJolt powstał osobny tag na gry inspirowane Five Nights at Freddy's. Osobny sukces zaliczały też jednak gry oryginalne, korzystające z maskotkowego schematu i myślę, że warto pobieżnie przyjrzeć się jednym z najpopularniejszych z nich. Jesienią 2016 roku wyszła pierwsza wersja alfa gry Hello Neighbor, tworzona przez Dynamic Pixels i dystrybuowana przez Tiny Build. Zapowiadała się bardzo obiecująco. Zadaniem głównego bohatera było włamanie się do domu tytułowego sąsiada, aby zbadać zagadkę tego, co przechowuje w swojej piwnicy. Żeby się jednak do niej dostać, musiał przebrnąć przez wiele zagadek stojących na jego drodze. Tym, co najbardziej fascynowało dużą część graczy, była sztuczna inteligencja głównej maskotki Hello Neighbor. Sąsiad za każdym razem, gdy zauważał i łapał gracza, uczył się na podstawie jego działań i adaptował się do jego strategii, sprawiając wrażenie ewoluującego zagrożenia. Zagadki, wyraźnie nakreślony antagonista i tajemniczy cel skrywający fabułę. Hello Neighbor posiadało wszystkie elementy maskotkowego horroru i w dodatku miało potencjał, by stać się czymś więcej. Ponownie, tak jak w przypadku FNAF-a, gra utrzymywała uwagę fanów, youtuberów i ich widzów na tyle, aby zaskarbić sobie ich szacunek na długie lata. A przynajmniej tak by było, gdyby nie jeden mankament. Z każdą nową wersją gry zaczynała ona tracić na uroku, który oryginalnie posiadała. Większy nacisk na środowiskowe zagadki platformowe, przekombinowane lokacje, które minimalizowały wpływ uczącej się sztucznej inteligencji sąsiada, momentami wręcz wyłączanie go z gry poprzez różne błędy, a także zatracenie klimatu na rzecz kolorowego, kreskówkowego settingu. Z klaustrofobicznego domku z przygodówkowymi zagadkami i elementami skradanek przeszliśmy do irracjonalnych rozwiązań, niepotrzebnych elementów fabularnych i przede wszystkim rozwiązań, które ceniły o wiele bardziej ilość nad jakość. Po dziś dzień najwcześniejsze wersje Hello Neighbor są uznawane za te najlepsze, a pełna wersja gry, która wydana została późną jesienią 2017 roku, zbierała naprawdę mieszane opinie. Mimo że w następnych latach Dynamic Pixels zdawało się odkupywać swoje winy wersją demo ich nadchodzącej nowej gry, która miała te same cechy co Alpha Hello Neighbor, wszystkie dobre pomysły, które zostały w nim wykorzystane, zostały wyrzucone do kosza na rzecz Hello Neighbor 2. Gry, która znowu stawiała na irracjonalne rozwiązania fabularne i nie miała w sobie nic z horroru. Mimo że tak promowane są wszystkie te tytuły, ale im bardziej się im przyglądałem, tym mniej rozumiem, czemu w nazwie maskotkowy horror znajduje się słowo horror. Wykorzystano w niej większy potencjał surrealistycznego stylu graficznego i zagadki mają sens i potrafią być satysfakcjonujące, ale w oczach wielu fanów seria była już od dawna skreślona. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że Hello Neighbor 2 jesteśmy w stanie przejść w około 4 godziny, a gra kosztuje prawie że 200 zł. Nie wspominając oczywiście o jej licznych DLC. Autorzy franczyzy Hello Neighbor za bardzo połasili się na wszystko to, co miał FNAF, a sięgali po jeszcze więcej. Sequele, spin-offy, a nawet serial animowany. Hello Neighbor z obiecującego projektu stało się po prostu...
produktem. Ze śmieszniejszych sytuacji wynikających z tego można tutaj przytoczyć konto na Twitterze Tiny Build, desperacko szukające uwagi u MatPata, youtubera tworzącego teorie na temat gier pokroju FNAF-a i podobnych mediów. W serii tweetów prosili się o odpisanie na wiadomości prywatne i sugerowali, że MatPatowi na pewno spodoba się analizowanie pilota ich serialu klatka po klatce. Krytyka i problemy Hello Neighbor nie są jednak aż tak poważne w porównaniu do innych produkcji, które na przestrzeni następnych lat pojawiły się na rynku gier niezależnych i też ciężko mi powiedzieć, że gry przedstawione w tym rozdziale są jakkolwiek złe. Nie są idealne, bo ciężko takim być i wykorzystują schematy maskotkowego horroru do osiągnięcia sukcesu, co też nie jest szczególnie odrażającym czynem, ale są jednocześnie pionierami w popełnianiu błędów, które później wstrząsną całym światem. Skoro już mówimy o pionierach. Bendy and the Ink Machine, tak samo jak Hello Neighbor, zanim zostało w pełni wydane, ukazywało się w różnych wersjach na przestrzeni ponad półtora roku. Bendy jednak nie było stale aktualizowaną jedną produkcją dążoną do ostatecznej formy, a jedną grą wydawaną w rozdziałach. To zapoczątkowało bardzo ciekawy trend, który utrzymuje się do dziś, na gorsze i na lepsze, czyli właśnie wydawanie gier w częściach. Nie tak jak FNAF, wydający co dwa miesiące kolejny sequel, ale wydawanie jednej gry w paru różnych częściach po kolei. To daje twórcom pole do rozwoju na przestrzeni czasu. Pierwszy rozdział Bendiego to tylko symulator chodzenia, a ostatni jest już w pełni rozwiniętym symulatorem chodzenia, ale z możliwością klikania na potworki, żeby umarły. Ale o tym zaraz. Zakładam, że sporo sukcesu zarówno Bendy, jak i innych gier używających podobnej taktyki, jak chociażby Ultra Kill, aktualizowany nadal po dziś dzień, jest zasługą właśnie wydłużania czasu oczekiwania na finalny produkt, dawkując go fanom, którzy w trakcie tego teoretyzują, co wydarzy się dalej. Budują silny fandom, który nie wygasa po 5 minutach, a płonie nadal, jarając się tym, jak będzie wyglądać ostateczna gra. No właśnie, a jak wygląda Bendy and the Ink Machine? Po latach okazuje się, że miernie. Gramy jako Henry Emily. Nie ten maskotkowy horror. Gramy jako Henry Stein, odwiedzający po latach Joey Drew Studios, w którym niegdyś pracował. W środku okazuje się, że animacje, nad którym pracowali on i jego ekipa, ożywają, a atramentowy demon ma teraz swój mały własny kult. Odkładając fabułę na bok na chwilę, gra prezentuje się świetnie, ma wyjątkowy styl graficzny, nawiązujący do wczesno-disneyowskich animacji, a postaciami Bendiego czy Borisa odhacza najważniejszy punkt w klasyfikacji maskotkowego horroru. Problem pojawia się, gdy rozegramy pierwsze dwa rozdziały gry, zajmujące nieco ponad pół godziny, i zrozumiemy, na czym polega rozgrywka. Jak już wspomniałem wcześniej, to dosłownie symulator chodzenia z minimum płytkich mechanik i zadań sprowadzających się do przenieść przedmiot A do punktu B, albo klikaj lewym przyciskiem myszy na potworkę, aż nie umrze. Dostajemy co prawda iluzję różnorodności broni na przestrzeni pięciu rozdziałów, jednak w gruncie rzeczy wszystkie one robią to samo i powinniśmy przygotować się na to, że naszą największą rozgrywką będzie kliknięcie E co jakiś czas, żeby odsłuchać audiologu z dodatkowym lore. Nawet pierwsza walka z bossem to tylko czekanie chwilę i klikanie w kółka. I rozumiem, że da się to zdzierżyć raz na parę miesięcy, kiedy wychodzi nowy rozdział, ale grając w nie wszystkie po kolei, jednym ciągiem, tak jak zostały finalnie wydane, skoro już wspomniałem o audiologach z fabułą, nie zdziwi was zapewne, że była ona jednym z największych punktów zaczepiania nowych fanów, tajemnica tego, co poszło nie tak w studiu animacyjnym. I nie zdziwi was też, że była ona robiona na bieżąco, bez większego planowania, często będąc wynikową teorii internetowych celebrytów i fanów, i ciężko opisać rozczarowanie, jakie spotkało wszystkich, kiedy okazało się, że cała rozgrywka nie miała większego znaczenia, bo na końcu i tak trafiamy z powrotem na początek gry. Fabularnie ładnie to rozwiązała druga część Bendiego, Bendy The Dark Revival, wydana w zeszłym roku. Dark Revival poprawia też wiele błędów jego poprzednika i jeszcze bardziej czerpie z estetyki i rozgrywki Bioshocka, który był dużą inspiracją do pierwszej części Bendiego. I jak na stosunkowo krótką grę faktycznie potrafi być dobrą zabawą z ciekawymi mechanikami i o niebo lepszą niż wcześniejsza grafiką. Sequele, spin-offy i merch. Znowu naprawdę dużo merchu. Przy tak barwnej produkcji ciężko się temu dziwić. Za kulisami jednak nie było tak kolorowo. Pieniądze potrafią uderzyć człowiekowi do głowy, a Mike Mood i Mitley, twórcy Bendiego, są dobrym tego przykładem. Nie wywiązywanie się z obietnic konkursowych co do użycia grafik fanów w grze, wykupienie studia Karma Interactive do pomocy przy następnych grach, a następnie olanie ich projektów i ich pracowników, wydanie gry po swojemu i zwolnienie 50 pracowników, gdy owa gierka, Showdown Bandit, się ani trochę nie sprzedała. O czym świadczy fakt, że pewnie większość z was pierwszy raz o niej słyszy w tym momencie i po jakimś czasie zdjęto ją ze Steama.
ale przynajmniej kawę mieli darmową. Generalnie założyciele Kindly Beast nie wykazali się kompetencją w zarządzaniu firmą, a na dodatek po wszystkich tych kontrowersjach zmienili nazwę swojej firmy na Joey Drew Studios Incorporated, bo wyszukując w internecie Kindly Beast zbyt łatwo było trafić na ich kiepską przeszłość. Przypominam, Joey Drew Studios to ta fikcyjna firma z ich własnej gry. Crazy. Ale nie zagłębiamy się dziś w tę historię, bo zarówno Bendy, jak i Hello Neighbor ponownie miały tylko posłużyć jako przykłady tego, co później popełnią takie tytuły jak, uwaga, spoiler, Poppy Playtime i Garden of Banban. Żeby nie było, że pluję samymi negatywami na okres od 2016 roku, powstało też wtedy parę perełek, które bardzo dobrze pokazują, czym maskotkowy horror lub jego dekonstrukcja może być w zdrowym wykonaniu. Dobrym tego przykładem jest wypuszczony na początku 2018 roku Baldi's Basics. Prosta gra, która została stworzona w 2 tygodnie na Meta Game Jam na itch.io. Podobnie jak reszta omawianych tu tytułów, Baldi okazało się hitem, zajmując 2 miejsce na Game Jamie i prędko osiągając ponad 10 tysięcy pobrań na stronie. Wcielamy się w niej w ucznia, który ma zebrać 7 zeszytów porozrzucanych po szkole, jednocześnie będąc ściganym przez tytułową maskotkę, Baldiego. Surrealistyczna, leniwa grafika, 1 000 000 warstw ironii w fabule i fakt, że nic tu nie jest na poważnie, sprawia, że Baldi's Basics jest po prostu dobrą darmową gierką. Jej autor nie pokusił się na dramę i 1 000 000 merchu z tego, co mi wiadomo, a za pieniądze z Kickstartera, który założył po sukcesie pierwszej gry, kontynuował swoją pracę i 3 lata temu wypuścił ze wczesnym dostępem Baldi's Basics Plus. Tym razem płatną grę oferującą nieskończenie wiele różnorodnych rozgrywek, dzięki losowo generowanej mapie. Mimo, że gry z gatunku maskotkowego horroru generalnie nie mają zbyt dużo czasu w świetle reflektorów i w ciągu ich 5 minut sławy ich twórcy chcą zakosić najwięcej kasy jak to tylko możliwe, autor Baldiego i jego gra pozostali raczej uniwersalnie dobrze wspominani. Czego nie można powiedzieć o 2 ostatnich grach, na których się teraz skupimy. Dwa kroki, 2 chaptery i już padasz! Może jeszcze zaraz NFT zaczniesz promować! Kurwa mać, no! Ja pierdolę! Gdzie jest hajs? Gdzie jest hajs Hagi? Gdzie jest hajs Hagi Łagi? Kurwa! Hagert Wabert! Ostatni raz pytam cię, gdzie jest hajs? Oj, zasłużyłeś na to, co zaraz się z tobą stanie. Wyszukajcie proszę w internecie frazę pluszowy pierdolec i zobaczcie, co wam wyskoczy jako pierwsze. Zapewne kojarzycie tego pluszaka. To Hagi Wagi, główna maskotka Poppy Playtime, gry wydanej 2 lata temu. I rok temu. I w tę zimę jeszcze raz ją wydadzą kolejny raz, bo ona tak samo jak Bendy and the Ink Machine wydawana jest rozdziałami, z tym jednak względem, że każdy kolejny rozdział Poppy jest osobno płatny, co już trochę śmierdzi. Mówię, że na pewno kojarzycie tego pluszaka, bo rok temu było o nim głośno nawet w polskich mediach, a turecki rząd na przykład całkowicie zakazał jej sprzedaży ze względu na zły wpływ na dzieci. Przeszukując najnowsze wiadomości, znajdziemy takie nagłówki jak Hagi Wagi, śmieszna zabawka czy niebezpieczna rozrywka dla dzieci? Szkolny psycholog ostrzega przed zabawkami Hagi Wagi. Czy może pluszak, przed którym przedszkola ostrzegają rodziców? No właśnie,
przedszkola, dzieci, zabawki. Ponownie nie ma wątpliwości, do kogo kierowany jest ten produkt. Do tego dochodzi jawny skok na kasę autorów, promowanie skamu NFT, wykorzystywanie pracowników, szkalowanie nieletnich w internecie i generalnie cała seria śmiesznych wydarzeń. Co dziwne, jak w większości tego typu tytułów, Poppy Playtime zapowiadało się niewinnie, a wręcz obiecująco. Settingiem tym razem nie jest studio animacji, ani dom sąsiada, ani też rodzinna pizzeria, a fabryka zabawek. I nie rozumiem, jak nie dało się zobaczyć, że to gra robiona tylko ze względu na kasę i merch, kiedy już sama rozgrywka dzieje się w pieprzonej fabryce zabawek. Oczywiście jest ona opuszczona, jak wszystkie te lokacje zawsze, i oczywiście grasują w niej żywe zabawki. Skąd wiedziałeś? I oczywiście są pewnie opętane przez jakieś dzieci, czy ludzi, czy inne kulty. Ja już naprawdę nie nadążam za fabułami tych wszystkich gier, bo wszystkie są po prostu takie same. Rozgrywka to znowu symulator chodzenia z zagadkami logicznymi, ale z jedną, nawet fajną, stałą mechaniką, która wykorzystywana będzie i usprawniana na przestrzeni kolejnych rozdziałów. Czyli grab pack, pozwalający na łapanie odległych przedmiotów, łączenie ze sobą takich śmiesznych dynksów z elektrycznością, parkour i szeregi innych czynności. Pierwszy rozdział Poppy Playtime jest zadziwiająco krótki i kończy się spektakularnym pościgiem gracza przez główną maskotkę serii, Huggiego Wuggiego. I tutaj w ramach propsów dla autorów muszę przyznać, że design tej postaci i końcowy pościg to złoto. Autentycznie przez chwilę myślałem, że słowo horror wraca do maskotkowego horroru z zasłużonym zwycięstwem. Gra kończy się, spoiler, śmiercią Huggiego, który... O mój Boże, czy on krwawi? Nice. Drugi jest już nieco dłuższy i skupia się na paru sekcjach placówki, w których zmuszeni jesteśmy do przejścia kilku minigierek. Jedne bardziej kreatywne od drugich. Antagonistą tej części jest Mami Longlegs i ona również zostaje przemielona przez Wrota Śmierci pod koniec rozdziału. I cholera jasna, nawet podobałby mi się ten koncept, gdyby nie było oczywiste, że oni w każdej części tworzą postacie coraz bardziej łatwo sprzedawalne dla swoich młodych odbiorców. Druga część nie została jednak okrzyknięta takim sukcesem, tak jak ta pierwsza, ze względu na liczne błędy, glitche, a także za ogólny brak dopracowania. Powód nagłego pojawienia się mieszanych uczuć względem serii Poppy może też jednak mieć coś wspólnego z licznymi kontrowersjami, w jakie zdążyli wpakować się jej autorzy w międzyczasie. Pierwszą rzucającą się w oczy rzeczą był ogrom merchu, który wysypał się od razu po wydaniu pierwszego rozdziału. Co nie byłoby samo w sobie takie złe, gdyby jakiś czas po wypuszczeniu gry w jej menu, tuż obok opcji uruchomienia gry, nie pojawił się przycisk merch. Dosłownie, jedną z pierwszych rzeczy, które widzisz po uruchomieniu gry, jest wielki napis merch. Żeby było jeszcze śmieszniej, gra nie ma jeszcze wszystkich rozdziałów opublikowanych, a Mob Entertainment, twórcy Poppy Playtime, już zaczynają pracować nad filmem na podstawie Poppy Playtime. Na film o FNAF-ie czekaliśmy 9 lat i to jest całkowicie zrozumiałe, bo Scott Cawthon faktycznie przykładał się do swoich projektów i zrobienie gównianego horroru na szybko nigdy nie było jego priorytetem. Natomiast po Poppy Playtime mogę spodziewać się wszystkiego. Zaraz wyjdzie film, serial, bajki animowane i podróbka Dead by Daylight. A nie, przepraszam, podróbka DBD już wyszła i nazywa się Project Playtime. No to zaraz wyjdzie film, serial, bajki animowane i NFT. Nie, przepraszam. NFT też już wyszło, bo twórcy uznali za genialny pomysł, aby ukryć w płatnych, fikcyjnych tokenach fabułę gry, zapowiadającą kolejne rozdziały. Mob Entertainment dosłownie przeczytali na Wikipedii wszystkie możliwe sposoby na koszenie kasy i wybrało wszystkie opcje zaraz po wypuszczeniu pierwszego produktu. Teraz tylko czekamy na niebieską metamfetaminę z wygrawerowaną podobizną Huggiego Wuggiego, mieniącą się w słońcu. Muszę jednak zwrócić odrobinę honoru dla Mob Entertainment, bo w ramach promocji trzeciego rozdziału wypuścili ostatnio całą stronę z połączonym ARG, z kodami w spektrogramie i interaktywnym komputerem z systemem monitoringu, nawiązującym do akcji drugiego rozdziału. Mam naprawdę nikłą nadzieję, że ta seria tylko rozpoczęta została jako sposób na dojenie portfeli rodziców dzieci, a później przerodzi się w coś naprawdę ambitnego. Ale nie łudziłbym się zbyt mocno. Jedną z kontrowersyjnych decyzji co do monetyzacji gry jest też fakt, że po wyjściu rozdziału drugiego, rozdział pierwszy stał się darmowy i Mob kazał płacić tylko za drugi, który kosztował praktycznie dwa razy tyle co pierwszy. Co z jednej strony jest fajną decyzją, bo sprawia, że osoby, które kupują kolejne rozdziały, wspierają je na bieżąco, a poprzednie zostają oddane darmowo w ręce graczy, którzy nie chcą płacić za DLC,
a z drugiej strony to jest oplucie wszystkich osób, które zdążyły wydać parę dolarów na pierwszy rozdział, który tak naprawdę miał funkcjonalność 30-minutowego demo. Ale Mob Entertainment ma już za sobą historię wykorzystywania trendów i okazji na jak najszybszy zarobek i olanie ich, gdy przestaną być opłacalne, więc nie wydaje mi się, żeby te decyzje dokonywane były z dobroci serca. Skoro już jesteśmy przy wszystkich możliwych sposobach na koszenie kasy i chciwych ludziach. Zastanawiałeś się kiedyś może nad kliknięciem tego śmiesznego przycisku wspierania obok mojego niku pod filmem? Podobno dzięki temu dostaje się filmy 24 godziny wcześniej od wszystkich, ładny kolorek na Discordzie i dostęp do ciekawych eventów, takich jak na przykład wspólne granie w fabularne RPG na streamach na żywo. Mówię podobno, bo sam nigdy nie próbowałem, ale słyszałem, że ludzie polecają. No chyba, że jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to w tym momencie, bo przecież oboje wiemy, że jeszcze tutaj wrócisz. Możecie też tego nie wiedzieć, ale Mob Entertainment, twórcy Poppy Playtime, mają od lat sprawnie prowadzony wielomilionowy kanał na YouTube o nazwie Enchanted Mob, tworzący animacje w stylu Minecrafta na temat gier takich jak Five Nights at Freddy's, Bendy and the Ink Machine, Undertale, Among Us... Zaczynacie może widzieć tutaj powoli jakiś schemat? Ja ani trochę, nie, nic nie sugeruję. Totalnie nie. Żeby było śmieszniej, to tylko jeden z ich wielu kanałach o podobnych zasięgach, robiących bardzo podobny content. Parę lat temu połączyli się na przykład z firmą odpowiedzialną za kanał Zamination, jeszcze bardziej poszerzając swoje wpływy. Ostatecznie tworząc Mob Games Studios, od którego dostaliśmy perełkę zwaną Poppy Playtime. Co w 2014 roku dwójka braci, Seth i Zach Belanger, rozpoczęli jako hobby, prędko zamieniło się w krowę znoszącą złote jaja. Albo złotą kurę? Byka o złotych jajach? No, wiecie o co mi chodzi chyba. Tu do gry wchodzi nowa postać. Inny YouTube'owy animator, Ethan, o pseudonimie Ekrycoaster. Ma on zadziwiająco długą historię z mobem i od niego wychodzą zarzuty na temat znęcania się i plagiatu, którym miało okazać się Poppy Playtime. Niestety nie jestem w stanie odnieść się do tego w pełni, bo dokument, który Ethan opublikował, został w trakcie pisania tego scenariusza uznany za naruszający warunki korzystania z usługi Google Docs. Dzięki Google. Na szczęście mam nadal screeny i materiały innych twórców mówiące na ten temat. Pamiętajcie, że to w większości tylko zarzuty, jednak same powiązania Coastera i Mob Entertainment są niemalże niepodważalne, bo samo Mob Entertainment się do tego przyznało. Ethan z początku był fanem Enchanted Mob i wzorował się ich stylem, jednak został oskarżony o bycie kopią i zmuszony przez fandom do zmienienia stylu. Błędy młodości i tego typu sprawy, każdy to chyba rozumie. Jednak sam jego talent nie pozostał niezauważony i wkrótce Mob odezwali się do niego z pewną ofertą biznesową. Tutaj zaczęły się pojawiać pierwsze czerwone flagi, od aroganckiego traktowania z wyższością Coastera po samą ofertę. Mianowicie, Ethanowi zaproponowano dołączenie do 3A Display, jednego z kanałów Enchanted Mob. Powiedziano mu, że w inny sposób nigdy nie osiągnie sukcesu i nie będzie w stanie zarobić na auto czy komfortowe życie. Nie był jedyną osobą, która została poddana ich manipulacji, bo samo 3A Display zostało teoretycznie stworzone przez dwójkę osób, Faint Turnip i Isaaca Christophersona. Zarządzani byli przez Enchanted Mob, gdyż pozostała dwójka nie była wtedy pełnoletnia. Wydawali im jedynie 1/3 zarobków z kanału i jak widzimy w przypadku Ethana, nie były to jedyne ograniczenia w kwestii ich twórczości. Faint Turnip jakiś czas później odszedł z projektu, ale Isaac po dziś dzień wkłada dużo pracy w to, co robi i między innymi jest wypisany jako reżyser Poppy Playtime. I z tego, co mi wiadomo, jest on jedną z wielu naprawdę osób w Mob Entertainment, która faktycznie nie ma nic za uszami, bo największą winę za wszystkie kontrowersje zdają się ponosić Seth i Zach Belanger, a także ich paru popleczników. Warto tu wspomnieć w sumie, że w momencie zaoferowania mu dołączenia do 3A Display, Ethan miał 15 lat. Gdy poprosili go o podanie im jego dochodu aktualnego, naiwnie zrobił to, a ci wyśmiali go, że to praktycznie nic. Pomijając fakt tego, że jeżeli zarabiasz cokolwiek w wieku 15 lat, to i tak to już jest naprawdę spore osiągnięcie.
Ethan podjął jednak mądrą decyzję i odmówił przyjęcia oferty, głównie ze względu na to, że Seth i Zack zastrzegali sobie, że nie będzie mógł publikować żadnych filmów, które stworzy na swoim własnym kanale. I tu wszystko zaczęło się sypać. Po odmówieniu przez Ethana propozycji rozpoczęły się szykany, wyśmiewanie, internetowy lincz i ostracyzm, nie tylko prywatnie, ale też publicznie. Z wywiadu Teth Kinga z Coasterem z zeszłego roku dowiadujemy się o szarganiu reputacji Coastera i tego, że rysowali na przykład jego postać w bardzo jednoznacznych i obrzydliwych sytuacjach, jeszcze bardziej psując jego dobre imię. Szczególnym punktem wrzenia całej sytuacji była akcja z Animation Sins. Animation Sins jest kanałem prowadzonym przez Mob Entertainment, który skupia się na tych samych przesłankach co kanał Cinema Sins. Krytycznie patrzy na filmy i animacje i wypunktowywuje po kolei ich tytułowe grzechy. Prędko jednak Animation Sins wpadło w tą samą pułapkę co Cinema Sins i z faktycznej krytyki przerodziło się to w naśmiewanie się z poszczególnych filmików. I nie byłoby w tym nic problematycznego, gdyby Animation Sins skupiało się na dużych tytułach popularnych twórców. Oni jednak często ewidentnie skupiali się na filmach niedużych, niezależnych kreatorów, szczególnie Coastera, doprowadzając do jeszcze większej nagonki na tak naprawdę dziecko, które teraz miało pod swoimi filmami ogrom komentarzy powtarzających to, co Mob Entertainment prawiło w swoich prześmiewczych filmikach. Co prawda na początku było to wszystko uzgadniane z samym Ethanem, który nawet chciał być raz umieszczany na ich kanale, prędko jednak przez wyboje na drodze ich relacji te docinki stały się o wiele bardziej dotkliwe. Tym bardziej, że trwały nadal mimo konkretnych próśb o zdjęcie filmów i konkretnego braku pozwolenia na używanie materiałów Coastera na kanale Animation Sins, co ostatecznie doprowadziło go do konieczności trafienia do szpitala psychiatrycznego. Szczęśliwie dla Ethana sam kanał prędko przestał być aktywny, bo mob najwidoczniej zrozumieli, że zaczynają zbaczać z kursu i projekt nie jest tak dochodowy jak niegdyś. Te historie teoretycznie można określić mianem po prostu znęcania się 17-latka nad 15-latkiem w internecie i powiedzieć, że przecież to nic nowego i nic poważnego. Ale przypomnę wam, że ten sam człowiek, który tak chujowo i arogancko zachowywał się wobec dziecka, zarządza całym tym burdelem, całą tą serią, Poppy Playtime, filmem, sprzedawaniem NFT i tak dalej. On dobiera się do waszych portfeli. Na szczęście Mob Entertainment po fakcie zachowali się w miarę odpowiedzialnie i w miarę dojrzale i przeprosili za to zajście publicznie i zapewnili, że usunęli filmy, w których znęcają się nad Ethanem, ale to niestety nie naprawi dokonanych już zniszczeń. Coaster porzucił i znienawidził animowanie przez szykany ze strony społeczności, więc podjął nowe hobby, jakim było tworzenie gier. I może nie mówiłbym tutaj o powiązaniu Ethana z Mob Entertainment, gdyby nie zarzuty plagiatu, które Coaster później wypuścił. Twierdzi on, że Poppy Playtime jest plagiatem projektu, nad którym on sam pracował od jakiegoś czasu. Projekt ten nazywał się Venge. Oba projekty zdają się być dziwnie podobne do siebie. W obu trafiamy do placówki tworzącej media dla dzieci i w obu ścigają nas kreskówkowe potworki. Oczywiście ciężko komukolwiek było na początku uwierzyć w fakt plagiatu. Mamy bardzo typowy setting, bardzo typowe opisy i bardzo typową fabułę. Wszystko ewidentnie inspirowane Bendy and the Ink Machine. Sam Coaster przyznaje, że pomysł na eksplorację opuszczonego budynku to nic nowego. Jednak fundamenty projektu i kluczowe designy zdają się pokrywać z tymi użytymi w Poppy Playtime. Obie gry rozpoczynają się reklamą firmy, do której trafia główny bohater i lokacja początkowa opuszczonej placówki zdaje się również posiadać wiele podobieństw. Później jest ich coraz mniej i naprawdę najbardziej prawdopodobną opcją jest ta, że to tylko i wyłącznie przypadkowe zbiegi okoliczności. Niemniej jednak, ciężko mi winić Ekr Coastera za posądzanie osób, które znęcały się nad nim, o plagiat jego twórczości. W końcu wydarzyło się to już w przeszłości, jak czytamy w dokumencie, gdy śmiali się z niego i wykorzystywali używany przez niego motyw muzyczny w swoim filmie i potem żartobliwie rzucili, że może to on tak naprawdę plagiatuje ich. Nadal prawdopodobną opcją jest jednak, że któryś z twórców gdzieś na najwyższym szczeblu, może Seth, może Zack, celowo bądź też nie korzystał w ramach inspiracji z twórczości Ethana. Co do jednego możemy się zgodzić.
Obie te gry zdecydowanie czerpią garściami z franczyzy Five Nights at Freddy's i Bendy and the Ink Machine. I jakkolwiek jedna faktycznie zdaje się być projektem tworzonym z pasji, druga jest dzieckiem Molocha, który wykorzystuje ją tylko i wyłącznie do zarabiania jak największej ilości pieniędzy, korzystając z naiwności młodych odbiorców. Wydaje mi się, że to ta chciwość pozostaje największym problemem nie tylko Poppy Playtime, ale też całego gatunku maskotkowego horroru. Na dodatek tego, że większość tych twórców wypiera się, że to nie są produkcje dla dzieci. Same jednak osadzając je w rodzinnych pizzeriach czy fabrykach zabawek, na bazie których potem sprzedają setki figurek i pluszaków. Wiecie, co jednak mnie przeraża? Że niedawno, bo w tym roku, wyszła kolejna gra twórców, którzy mają jeszcze dziwniejszą przeszłość niż Mob Entertainment. Gra, która zżyna od Poppy Playtime, który zżyna od Bendy and the Ink Machine, który zżyna od FNAF-a. I nie wierzę, że to mówię, ale przy tej grze Poppy Playtime wydaje się być arcydziełem. Przed wami Garten of Banban. W końcu cię mam. Wiesz, kiedyś byłem fanem. Dawno, dawno temu. Kiedy wyszedł pierwszy rozdział. Ale potem wyszły kolejne. Myślałem, że to było ironiczne. Ale na Boga. Ty po prostu jesteś jebanym bezbekiem. Myślałeś, że ujdzie ci na sucho? Podbieranie tylu pieniędzy? Słyszałem, że próbowałeś ze sobą skończyć, że płakałeś całymi dniami. Że ludzie zwracają twoją grę. Była za krótka. Ale nigdy w końcu ci się nie udało. Nigdy tego nie zrobiłeś. Bo nie było warto. Bo ludzie nadal kupowali Garden of Banban. Ale ja zrobię z tobą porządek. Garten of Banban to gra wypuszczana w rozdziałach, tak jak Poppy Playtime i tak jak Bendy and the Ink Machine. Tym razem jednak wszystkie rozdziały, oprócz pierwszego, są płatne, mimo że ich przejście zajmuje mniej niż 2 godziny i wszystkie 3 popełniają zbrodnie ich poprzedników, a także jeszcze nowsze. Garten of Banban jednogłośnie zostało okrzyknięte końcem maskotkowego horroru, momentem, w którym naprawdę niżej upaść się już nie da. Na dole tylko i wyłącznie puka jeszcze Yandere Dev, ale nic niżej już nie ma. Leniwe grafiki, brak fabuły, darmowe asety i modele, które potrafią zlagować całą grę przez to, jak dużo mają poligonów. Dosłownie, ten model pilota, który gracz trzyma przez całą grę, jest większy niż model Glamrock Freddy'ego z Security Breach. This is the thing you hold for the entire game. You hold this for the entire game and it's higher poly than Glamrock Freddy in Security Breach. This is lower poly than that. I hate this fucking snail. This is bigger than all the glam rocks combined. Garden of Banban nie ma żadnych innowacyjnych mechanik. Gra jest na siłę wydłużana. Voice acting ssie, bo praktycznie go nie ma, a wszystko jest ewidentną zrzynką Poppy Playtime. Tym razem nie trafiamy do opuszczonej fabryki zabawek, a do przedszkola. Naprawdę, nie można było już być bardziej transparentnym, jeśli chodzi o główny wiek odbiorców Banbana. Naprawdę, to jest straszne. Sam Banban jest maskotką owego przedszkola, a on i cała zgraja potworków, które z niewiadomych przyczyn się tam znajdują, są czymś, co dosłownie przedszkolak mógłby narysować na kartce papieru, a i tak sądzę, że zrobiłby to lepiej niż twórcy gry. Euphoric Brothers.
dlaczego te gry zawsze są tworzone przez braci łasych na kasę? No bo oczywiście Euphoric Brothers też tacy są i w każdej ich gierce znajdziemy w menu link do merchu i link do zapowiedzi kolejnej części. Tak, dopiero co wychodzi pierwsza, a w niej już był link do drugiej, w drugiej do trzeciej i w trzeciej do czwartej, na którą dopiero czekamy, jakby jej jeszcze nie ma. Banban 1 wyszedł w styczniu, dwójka niecały miesiąc później, a trójka tak samo, prawie równo miesiąc od dwójki. Nawet Scott Cawthon dłużej robił Five Nights at Freddy's 2 i 3 niż Garten of Banban. Ale, moi drodzy, przejdźmy do konkretów. Nikła fabuła Banbana sprowadza się do tego, że w przedszkolu, albo w ośrodku pod nim, przeprowadzano nieetyczne eksperymenty zmieniające ludzi w maskotki. Tak jak w Poppy Playtime. Główny bohater prędko znajduje na swojej drodze drona, jedyną oryginalną mechanikę w całej grze, która będzie mu towarzyszyć przez całą resztę serii. Tak jak w Poppy Playtime. Jeśli umrzemy, dostajemy dziwną wiadomość składającą się na jedną literę. Tak jak w Poppy Playtime. A pierwszy rozdział kończy się pościgiem i upadkiem goniącego nas potwora do przepaści. Tak jak w... Wiecie, no już wiecie, o co mi chodzi. Zapomniałem w ogóle powiedzieć, że fabuła jakkolwiek nie istnieje, to chodzi w niej o to, że idziemy do tego przedszkola, bo zgubiliśmy tam dziecko chyba. Nie mam pojęcia w jaki sposób, ale to jest jedno zdanie tylko na samym początku gry. Problem w tym, że wszystko to, co w Poppy Playtime działało, u Banbana po prostu zsiepało. Fabuła jest bezsensowna i brzmi jak fanfic napisany przez 10-latka. Drony jest totalnie zepsuty i korzystanie z niego nie jest ani satysfakcjonujące, ani nie wymaga użycia więcej niż jednej szarej komórki mózgowej. A to i tak więcej niż zostało mi szarych komórek po ograniu całej tej serii. Pościg z Opilą, ptakiem antagonistą pierwszego rozdziału, nie jest ani trochę ekscytujący, jest nieintuicyjny i nie zliczę ile razy spadłem w tą cholerną przepaść, bo nie wiedziałem, że trzeba poczekać aż kładka się wysunie, przeskoczyć na drugą stronę, nacisnąć jeden przycisk, potem nacisnąć drugi przycisk, bo jak nie naciśnie się obu, to nie możemy przejść przez otwarte drzwi, dosłownie tam są otwarte drzwi, a jeżeli nie naciśniesz przycisku, to nie przejdziesz, umierasz, po prostu koniec, umierasz, death, woo, bird up. Na dodatek tego wszystkiego czuć, że to jest najbardziej darmowa gra na świecie, bo korzysta ze wszystkiego, co darmowe w internecie. Między innymi ze śmiesznego sampla muzycznego, który mam w efektach dźwiękowych pobrany od 6 lat i które mogę ogłosić mianem najbardziej darmowego dźwięku na świecie. Słuchajcie się w to, jak ptaszor nas goni, bo to jest najbardziej low effort gra na świecie. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Run! Gdzie ja? Mam nadzieję, że wsłuchaliście się w ten dźwięk, bo... Czy to jest to? Najbardziej po prostu darmowy loop, jaki istnieje. I to się tak loopuje w nieskończoność. To jest to. Szalone to jest dla mnie. To jest, jakbym usłyszał po prostu jakieś takie pianinko z FL Studio podstawowe. Na plus tego pościgu mogę rzucić tyle, że sztuczna inteligencja Opili zdaje się mieć zalążki ciekawych pomysłów. Mianowicie, jeżeli utrzymujemy z nią kontakt wzrokowy, to zdaje się nie zbliżać do nas zanadto. Jak zwierzę, które właśnie czyha na swoją zdobycz. Problem jest w tym, że nie będziemy trzymać z nią kontaktu wzrokowego, bo będziemy spierdalać ile sił w nogach. Nawet nie zobaczymy momentu jej śmierci, bo w przeciwieństwie do śmierci Hagiego Łagiego nie jest ona spektakularna i ja tak naprawdę do końca nie wiem, co się z nią stało. Wydaje mi się, że ona po prostu została magicznie zassana do tej dziury. Swoją drogą, czy ktoś mi wytłumaczy, dlaczego przedszkole ma w sobie otchłań do wymiaru cienia? Are they stupid? Druga i trzecia część o dziwo poprawiają parę aspektów pierwszego rozdziału, dodając interaktywne minigierki, które czasami potrafią być nawet kreatywne, jednak głównie irytują i sztucznie wydłużają czas gry, tak jak na przykład zadanie zebrania wszystkich małych ptaszków do gniazdka albo znalezienie wszystkich jajek, które są poukrywane tak, że zajmie ci na początku 5 minut znalezienie tego jednego ostatniego pierdolonego jajka. To jest klątwa Bendy and the Ink Machine, czyli idź tu, znajdź to, przynieś mi i tyle, tu jest jajko. Nie mogę z tego efektu. Albo raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy z wielkim ślimakiem, albo dodana w trzeciej części mechanika poziomej windy, która zajmuje chyba aż pół minuty, żeby dotrzeć z jednej lokacji do drugiej. Najbardziej kreatywnymi, ale też najdziwniejszymi w mojej opinii sekcjami są te symulujące życie szkolne, w których na przykład musimy zaprzyjaźnić się z różnymi paczkami dzieciaków, albo odpowiadać na zadane przez nauczycielkę pytania. Choć... to mi bardzo nie siada ze względu na jedną z wcześniejszych gier Euphoric Brothers z podobnym motywem, do której przejdziemy już lada moment.
Każdą z tych gier da się przejść w plus minus 20 minut, przy czym trzeci rozdział jest najdłuższy i sztucznie wydłużany przez wyżej wymienione rzeczy plus ścieżkę dialogową. I don't know how you did it, but then again you survived the giant elevator crash, so I guess I shouldn't be surprised. Also, again, I apologize for hitting you over the head. In fact, it is for this reason that I believe we should not meet face to face. Dialogi i gra aktorska w tej grze są przezabawne. To znaczy, bolą mnie uszy od słuchania tego gówna. Na dodatek są długie i nie da się ich przewinąć, więc tak dodaj jeszcze z 10 minut do swojej rozgrywki. I ten trend wydłużania rozdziałów Garten of Banban najpewniej prędko nie zniknie, bo ludzie zaczęli grać w Banbana czysto ironicznie, żeby przejść go jak najszybciej i potem zwrócić na Steamie wydane na niego pieniądze. Jak możliwe, że wiecie, Steam pozwala graczom na zwrócenie produktu, jeśli w ciągu 2 tygodni od jego zakupu nie nabili na nim więcej niż 2 godzin rozgrywki. Ta fala zwrotów przyprawiła euforycznych braci o ból głowy i potem zachowali się jak na odpowiedzialnych twórców przystało i spłakali się na Twitterze. Jest różnica między krytyką i śmianiem się z gry, a po prostu chamskim zachowaniem. Nieważne, co sądzisz o grze, jak żałosnym jest granie w nią i potem specjalne zwrócenie jej, tym bardziej jeśli ją streamujesz i zarabiasz w trakcie tego wielokrotność oryginalnej jej ceny. Poniżej Faris i Gepo załączyli parę screenów twórców, a także dosłownie randomowych ludzi w internecie, którzy zdecydowali się zwrócić Garten of Banban po jego przejściu. I osobiście uważam, że to ani trochę nie jest chamskie zachowanie. Euphoric Brothers wykazali się wyjątkową odpornością na konstruktywną krytykę i nadal robią gówniane gry, nie poświęcając na nie wiele czasu i kosząc kasę zarówno z nich, jak i z merchu. Okej, czyli musimy... Krzesło, kurwa, break... O! Krzesło breakdansuje. A one są... To... Nie, dobra. Podoba mi się fizyka tych krzeseł. W tym wypadku równie chamskim jest wypuszczenie niepełnego produktu, który tylko zapycha czas gracza, żeby nie mógł go zwrócić. Autor gry fanowskiej z uniwersum FNAF-a, PopGhost, krytycznie wypowiedział się pod tym tweetem, tłumacząc problemy Banbana i dlaczego sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Jak widzicie, został zablokowany, wręcz zbanbanowany, więc jego porady najwidoczniej musiały być ultratoksyczne. No, przepraszam, wręcz przeciwnie. PopGhost Dev wręcz sympatyzuje z Euphoric Brothers i przyznaje, że streamerzy powinni jednak brać poprawkę na to, że może to być jedyne źródło zarobku braci. Jedną ze śmieszniejszych rzeczy jest fakt, że wiele osób na początku myślało, że pierwsza odsłona Garten of Banban jest satyrą, podszytą ironią parodią maskotkowego horroru, wykorzystującą darmowe efekty dźwiękowe, modele robione w 5 minut i zoomerski humor. Ale potem wyszły kolejne części. I choć trzeci rozdział posiada dość długą, odklejoną scenkę, która zdaje się potwierdzać, że po 2 miesiącach Euphoric Brothers nabrali trochę dystansu do siebie i zaczynają sami żartować ze swojego produktu, obawiam się, że może to nie być wskaźnikiem tego, co przyniesie przyszłość. Jedyne, co mnie cieszy, to że jeszcze nie podpisali kontraktu na zrobienie filmu o Banbanie. To byłoby jak zerwanie ostatniej pieczęci przed końcem świata. Skoro już wspomniałem o modelach robionych w 5 minut. YouTuber Unique Geese, posiadający wcześniej zerowe doświadczenie z kodowaniem i stworzeniem gier, wrzucił 4 miesiące temu film, w którym od zera, w ciągu tygodnia, udało mu się odtworzyć całość pierwszego rozdziału Garten of Banban. I wygląda on o niebo lepiej niż to, co wypuścili Euphoric Brothers. Więc jeśli to nie przemawia za ich lenistwem i brakiem pasji do swojego projektu, to nie wiem, co przemówi. Również w ramach parodii Garten of Banban autor Bendy and the Ink Machine, The Meatly, stworzył w 24 godziny grę o tytule Meatly Storage World, która pięknie oddaje to, jak bardzo przez twórców Banbana przemawia lenistwo względem ich procesu twórczego. A przy tym gra się w to actually przyjemniej niż w Banbana. I tak, celowo używam słowa lenistwo zamiast brak doświadczenia czy cokolwiek innego, bo jestem w pełni świadomy, że Euphoric Brothers mają już za sobą na swoim koncie doświadczenie w polu gier wideo. I to nie pierwszy raz, kiedy bezpośrednio zżynają cudzy pomysł. Wydane w 2022 roku Egghead Gumpty to ewidentna podróba Flamptiego z One Night at Flamptys, fanowskiej gry FNAF-owej, o której wspomniałem na samym początku filmu. Przy czym we Flamptiego włożono naprawdę dużo pracy i widać w nim pasję, a Gumpty przypomina gierkę mobilną, za którą ktoś chce 20 zł. W porównaniu oczywiście do niskiej ceny Flamptiego, jaką jest za darmo. Najbardziej przerażającą chyba jednak grą braci euforycznych, a w zasadzie samego Farisa z tego co pamiętam, jest Introvert Simulator. Symulator introwertyka.
Pozwólcie, że przeczytam wam opis. W Introvert, a Teenage Simulator, jeden z nowych uczniów w szkole mówi ci, że jeśli w 5 dni nie znajdzie sobie przyjaciół, to rozstrzela szkołę. Ta, no tyle musicie wiedzieć tak naprawdę, tutaj już nic więcej nie muszę dodawać. Poznaj decyzje, ludzi, sytuacje, które napotkasz, spędzając czas z nowym uczniem, próbując samemu zdobyć przyjaciół, żyjąc swoim życiem. Gra dotyka poważnych tematów, takich jak znęcanie się i myśli samobójcze, w nowy i inny sposób, który, mam nadzieję, zostanie lepiej zinterpretowany przez nowe pokolenie. Moi drodzy, nowe pokolenie, starsze pokolenie, oto przykłady nowego sposobu, w jaki te poważne tematy zostają dotykane. Przestery i nieśmieszne zoomerskie memy, które zakładam mają być reprezentacją naszego poczucia humoru? Ja jestem zoomerem i totalnie nie uważam, żeby zabawnym było przechodzenie z rozmowy o masowym mordzie na dzieciach w szkole do żartów tego typu. Wspominałem też, że jedna z postaci jest latającym wilkołakiem? To naprawdę poważna gra i uważam, że dzięki niej świadomość o problemach strzelanin w szkole wzrośnie drastycznie. Gra sugeruje nam, że podejmując odpowiednie decyzje, takie jak nieznęcanie się nad nowym uczniem i pomaganie mu w szkolnych sprawunkach, jesteśmy w stanie zapobiec tragedii. So that was a fucking lie. Nie, nieważne co zrobisz, gra i tak kończy się strzelaniną w szkole, a samo wydarzenie traktowane jest jako kolejny żart. I jestem świadomy, naprawdę jestem świadomy, że nas ten problem nie dotyka tak mocno jak Amerykanów. Farisa i Gepo najprawdopodobniej też nie, bo pochodzą z Kanady. Fakt tego, że jesteśmy w stanie na spokojnie z tego żartować w codziennych konwersacjach, pokazuje, jak przerażająco ten problem został znormalizowany. Ale nadal nie uważam, że obchodzenie się z nim w taki sposób, w grze, która ponoć jest wentem Farisa i która ma na nowy sposób dotknąć strzelaniem w szkole, znęcania się i samobójstw, jest co najmniej nie na miejscu i brzmi jak coś, co znalazłbym na Newgroundsach pośród innych odklejonych chorych gier. Od ostatniego rozdziału Garden of Banban minęły już 2 miesiące i zaczyna mnie zastanawiać, czy następny rozdział może faktycznie będzie dopracowanym doświadczeniem, bo widać mimo wszystko progres Euphoric Brothers, jeżeli chodzi o ich produkcję. Niektóre zagadki w trzecim rozdziale potrafią być ładne, a nawet przyjemne momentami, zmuszając gracza do odrobiny platformowania i ruszania szarymi komórkami. Jestem żabką. Żabka Pio. Zamieniłem się w żabę! Czad, zamieniłem się w żabę! Jestem żaba Pio! Pio wyklęty w żabę zaklęty. Czady, zamieniłem się w robucha! Pozostaje pytanie. Co dalej? Czy da się naprawić maskotkowy horror? Cały ten film póki co stawia gatunek maskotkowego horroru w ostatnich latach w bardzo nieprzychylnym świetle. Dramy, dojenie kasy z dzieci i generalnie psucie atmosfery w internecie. Do tego zdaje się sprowadzać to wszystko na pierwszy rzut oka. Więc na końcu chciałbym rzucić jeszcze swoje 2 grosze odnośnie dobrych produkcji z tego nurtu i paru przewidywań, co można zrobić, żebyśmy wyszli na prostą jako twórcy i jako gracze. Ale oczywiście, zanim do tego dojdziemy, dobijmy się jeszcze trochę. Pamiętacie, jak wspominałem na samym początku, że wszystko to zapoczątkowało Five Nights at Freddy's? I że najnowsza odsłona Security Breach z się i nie będę opowiadał o tym, co się dzieje wokół tej franczyzy ostatnio? I mówiłem prawdę. Ja nie zamierzam o tym gadać. Natomiast mój ziomek Timmy już tak. Haha, zapraszam! Knafowe dramy były zawsze, ale jest ich więcej od czasów, gdy Steelwool Studios zaczęło współpracę ze Scottem Cawthonem. Cóż za zbieg okoliczności. Taki FNAF Security Breach chociażby okazał się rozczarowaniem z kilkunastu powodów. Sam proces wydawania zapowiedzi pozostawiał wiele do życzenia. Twórcy pokazywali zbyt wiele zwiastunów i materiałów, pokazali dosłownie za dużo. Nawet to, co finalnie dostało się do gry, przez co totalnie utracili element zaskoczenia. Gra miała ogromne opóźnienia produkcyjne. Studio widać, że goniły straszne terminy. Po wydaniu FNAF SB wystąpiły problemy z optymalizacją. Dodali do gry w ogóle ray tracing, chyba jedynie dla szpanu. To sprawia, że FNAF przestał być dla każdego. W końcu stare FNAFy można było odpalić nawet na mikrofalówce. Nie mówiąc jeszcze o dużej ilości bugów i błędów niszczących totalnie przyjemność z gry.
FNAF Security Breach nie jest horrorem, a bardziej grą przygodową z elementami horroru, czyli głównie jumpscarami. Niestrasznymi. Przez zbyt jasne oświetlenie i neonowe centrum handlowe żadne pomieszczenie nie straszy swoim klimatem, a animatroniki, które mają nas straszyć, występują dalej problemy z ich skryptami, a to w połączeniu z ręcznym zapisywaniem stanu gry w dostępnych miejscach, jak jakimś starym GTA, sprawia, że boisz się, owszem, ale tego by nie powtórzyć znowu tej długiej sekwencji pchającej fabułę do przodu. Na szczęście dodatek Ruin pokazuje, że twórcy nieco odrobili pracę domową i zrobili grę liniową z automatycznym zapisem, skupiając się na narracji historii. No jak widać, da się. Gra to jedno, ale twórcy narobili problemów fabularnych. W międzyczasie powstało ogromne zamieszanie z postacią Williama Aftona. Twórcy próbowali wprowadzić przez książki kogoś innego na jego miejsce, ale w skrócie tak się odwaliło, że ludzie, którzy nie czytają zupełnie książek o FNAF-ie, nie mają pojęcia, że istnieje taka postać jak Mimik. Istnieją trzy serie książek w obrębie marki Five Nights at Freddy's. Trylogia powieści The Silver Eyes, które są, no, niekanoniczne, dwie kolekcje opowiadań krótkich Fazbear Frights, które również są niekanoniczne, i Tales from the Pizzaplex, które już są kwestią sporną co do kanonów FNAF-a, a sama społeczność jest podzielona w tej kwestii. Niektórzy uważają, że to jakieś alternatywne wydarzenia, nie opisują bezpośrednio fabuły gier, no, ale dają nam wskazówki i analogie co do fabuły. A drudzy odbierają te powieści jako w pełni kanoniczne. Co zabawne, wydawca Scholastic reklamuje je sprytnie jako osadzone w świecie FNAF, jeszcze bardziej wprowadzając zamieszanie, a po wydaniu DLC Ruin sprawa wcale nie wygląda lepiej. No to w takim razie, kim jest Mimik? Po przejściu jednego z zakończeń Security Breach, większość z nas zakładała, że ten oto jegomość jest reinkarnacją Williama Aftona, nazwaną Burntrapem, ale no, książki mówią zupełnie co innego. W takim dużym telegraficznym skrócie, dawno temu Edwin stworzył górną część robotycznego endoszkieletu i zaprogramował go za pomocą sztucznej inteligencji, aby naśladował to, co widzi. Wszystko to po to, aby jego syn, David, miał z kim się bawić, gdy Edwin pracował. Niestety, David zginął w wypadku samochodowym. Edwin, pogrążony w żałobie i gniewie, brutalnie pobił Mimika, w wyniku czego nauczył on się przemocy. Mimik zaczął czaić się obok restauracji z Freddym w logo, podobno nawet był świadkiem jednego z incydentów związanych z zaginionymi dziećmi. W jaki sposób znalazł się wśród danych zeskanowanych w Help Wanted. Teraz mamy fizyczną wersję Mimika Burntrapa i wirtualną wersję Mimika Glitchtrapa. No, przynajmniej w książkach. A wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Jeśli nie czytałeś książek, to w podstawowej wersji gry FNAF Security Breach nie znajdziesz żadnej, ale to żadnej informacji, że taka postać istniała, a w pozostałych grach, że taka fabuła w ogóle się wydarzyła. Po wydaniu DLC Ruin do FNAFa Security Breach dalej mamy otwartą furtkę fabularną, bo endoszkielet Mimika jest zupełnie inny niż Burntrapa. Mimik został również uwięziony w starej pizzerii murem z betonu przed budową Pizzaplexu, co akurat wie bez książek, a betonowe więzienie zostaje rozbite dopiero w Ruin, co oczywiście dzieje się sporo czasu po Security Breach. Więc w tym momencie fabuła książek nieco mija się z fabułą gry znowu, sprawiając, że Tales from the Pizzaplex jest niczym Fazbear Frights. Fabuła z książek dziejąca się w alternatywnej linii czasowej, gdzie otrzymujemy wskazówki do fabuły. Ech, książki. Trzeba płynnie przejść do tego barachła zwanego FNAF Charakter Encyklopedia. FNAF Charakter Encyklopedia, czyli przepisz wiki FNAFa z błędami i sprzedawaj to jako oficjalny produkt. Ta książka to taka fuszerka, że no, mi by było szkoda wydać około 90 zł, by ją kupić. Wystarczy wymienić jej grzechy w skrócie, by były idealną antyreklamą. Książka zawiera grafiki postaci, ale w takiej jakości, że czasem piksele widać. W opisach pominięte są kluczowe postacie, jak na przykład Fongai, a raczej każdy kojarzy, że taka postać we FNAFie od pierwszej części istnieje i była, no, całkiem ważna dla fabuły FNAF-a. W tej encyklopedii jest niepoprawna klasyfikacja niektórych animatroników, branie w ogóle fanowskich nazw za kanoniczne, informacja, że dany animatronik pojawił się w grze, a nigdy w tej grze go nie było, branie teorii jako kanon, a to jedynie wierzchołek góry lodowej błędów tych encyklopedii najróżniejszych z FNAF-a. Ogólnie te wszystkie rzeczy jak Mimik, niezadowolenie fandomu z Security Breach, wydawanie książek, które mają coś naprostować w fabule, a potem mieszanie jeszcze w tej fabule kolejnym dodatkiem, który jest grą, czy nawet encyklopedię z błędami, pokazują, jak wiele we FNAF-ie jest po prostu namieszane. Po wydaniu Ruin już czytałem opracowania z fandomu, gdzie mogę je w sumie wszystkie podsumować jednym zdaniem. To jest jeden wielki chaos, który trzeba ogarnąć. Dzięki wielkie dla Timiego za dogranie się do tego materiału. Ja zapraszam was serdecznie na jego kanał, bo ma w miarę fajny content, między innymi analizy tego, co nadchodzi w następnych rozdziałach Poppy Playtime. A teraz do bardziej pozytywnych rzeczy.
Oczywiście, jak mówiłem, zarówno franczyza Five Nights at Freddy's, jak i Hello Neighbor czy Bendy nie są w żadnym wypadku złymi grami. Wpadają w pułapki maskotkowego horroru, prawda, ale generalnie są dobrymi doświadczeniami. Baldi's Basics jest dobrą dekonstrukcją i parodią, jednak dwie gry wydane w tym roku powinny dostać medal za bycie tym wszystkim, czym wcześniej wymienione serie chciałyby być. Pierwsza z nich nosi tytuł Amanda the Adventurer. Wydana została w kwietniu 2023 roku. Jednocześnie przyjmuje ona formę nielinearnej historii prowadzonej za pomocą kaset VHS, a więc wpisuje się też w motyw analog horroru. Jednocześnie rozgrywka polega przede wszystkim na pokonywaniu zagadek w jednym, jedynym pomieszczeniu, w którym prowadzona jest akcja gry. Generalnie Amanda the Adventurer jest jednym wielkim cyfrowym escape roomem z elementami horroru. Choć osobiście autorzy mogliby pokusić się o więcej klasycznych elementów horroru. I nie wierzę, że na to narzekam, ale brakowało mi tutaj po prostu więcej jumpscare'ów. Ale może to i lepiej, że takowych nie było, bo to pokazuje, że dobra gra z maskotkowego horroru nie musi polegać tylko na tanich sztuczkach, żeby wywołać emocje u graczy. Innym z naprawdę niewielu mankamentów, które zauważyłem w trakcie rozgrywki, to że ukończenie wszystkich dostępnych zakończeń stawia nas przed cliffhangerem, mającym być pewnie delikatną zapowiedzią następnej części. Ale to mi akurat nie przeszkadza aż tak, ja chcę więcej gier, które są logicznymi escape roomami. I nawet mimo dość krótkiego czasu, w jaki udało mi się przejść całą grę, łącznie z jej wszystkimi ukrytymi elementami, uważam, że jest warta swojej ceny i jest po prostu dobrym doświadczeniem. Z zupełnie innej pozycji startuje z kolei druga cudna gra, której jeszcze nie miałem okazji przejść do końca. My Friendly Neighborhood. Jest to zapowiadana już od długiego czasu gra braci Szymańskich, którzy są braćmi z kolei Davida Szymańskiego, odpowiedzialnego za choćby Iron Lung, Dusk czy Squirrel Stapler w Dread X Collection. Przez youtubera Charlatan Wonder, którego filmy serdecznie też polecam, została dumnie określona mianem antymaskotkowego horroru. Bo tak naprawdę jest to survival horror, ale z uroczą kreskówkową otoczką. My Friendly Neighborhood nie próbuje być nawet szczególnie straszne, a fabuła jest wyłożona dla nas całkiem wprost. Postacie i ich teksty są przezabawne, setting jest uroczy, a twórcy nie silą się na żadną tajemnicę. Mechanicznie gra bardzo przypomina serię Resident Evil, Silent Hill czy nawet Signalis, każąc nam pokonywać zagadki i wrogów z najwyższą ostrożnością, oszczędzając każdy nabój. W zasadzie w tym wypadku każdą literkę i dbając o wystarczająco miejsca w ekwipunku, by z jednego punktu zapisu przejść do kolejnego i przenieść wszystkie swoje przedmioty potrzebne do przejścia następnej zagadki. My Friendly Neighborhood jest wszystkim tym, czym Bendy and the Ink Machine mogło i powinno było być. Konkretne, angażujące mechaniki potrafią być o niebo lepsze niż improwizowana fabuła i specyficzna grafika, która swoją drogą w MFN też potrafi mieć swój urok. Wydanie My Friendly Neighborhood zbiegło się również z prowadzeniem przez twórcę zwanego Clownem serii internetowej ARG Welcome Home, która również korzysta z settingu podobnego do ulicy Sezamkowej. Generalnie nie narzekałbym, gdyby więcej gier niezależnych obierało taki kierunek, bo po Signalis, na temat którego muszę koniecznie zrobić w końcu film, bo wiem, że da się to zrobić tak, by jednocześnie było angażujące, straszne, smutne, piękne i wywoływało we mnie wszystkie emocje świata i sprawiało, że będę płakał przez następny tydzień w kącie, myśląc o robolesbijkach i kosmicznym horrorze. To jest dobra gra, naprawdę. No i generalnie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Możecie spodziewać się, że następny będzie na temat Faith the Unholy Trinity, na temat którego aktualnie mamy konkurs na serwerze Discord. Więc jeśli jesteś kreatywnym artystą, to zapraszam do wzięcia w nim udziału, zrobienia fanarta, a będziesz miał szansę na wygranie gierki albo inne śmieszne rzeczy. Inny film, który chciałbym zrobić koniecznie, byłby o Fear and Hunger, bo ostatnio mam obsesję na punkcie tej gry. It scratches the tism just right. Tak więc, jeśli spodobał Ci się ten film i nie chcesz, żeby kolejne perełki Cię ominęły, to zapraszam do zostawienia pozytywnej oceny pod tym filmem, komentarza, co sądzisz o całym tym gatunku maskotkowego horroru, no i jeśli jesteś tutaj nowy, zapraszam ponownie do subskrypcji albo dołączenia do wspierających. I możecie też na Instagrama wbić, wrzucam tam zapowiedzi filmów i inne śmieszne obrazki. Tak więc, to była historia i upadek maskotkowego horroru. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś. You want to stay 5 nights at Freddy's?
jestem Hagiwagi, jestem Hagiwagi, mam długie ręce, wow!